Witam, tutaj Folkmar. Witam w następnym odcinku The Long Dark. Cóż, kilka uwag na sam początek. Po przejrzeniu ostatniego wideo zauważyłem, że za bardzo odchodzę od tematu. Staram się coś powiedzieć i nagle coś odwraca moją uwagę, czyli taki typowy piesek, taki wiecie, tyry i zobaczy wiewiórka. Wiewiórka! No i wiecie, idzie za tym. Więc postaram się jak najbardziej tutaj podczas tej gry podążać bardziej za jakimś tematem. Muszę wyznaczyć sobie jakieś cele po prostu w tej grze, żeby lepiej mi szło komentowanie. Jak wiadomo, moje pierwsze wideo, komentowanie samemu nie jest najprostsze. Nie jest najprostszą sztuką, więc no zobaczymy. No dobrze. Tak, więc plan na dzisiaj, z tego co widzieliśmy ostatnio na w tym ofisie, w tym biurze, był warsztat, w którym mogliśmy zrobić łuk. I żeby zrobić łuk, potrzebujemy flaków i potrzebujemy bodajże maple tree, więc przypuszczam, że na tym się skupimy. Najpierw skupimy się na przeszukaniu wszystkich chatek rybackich. Niestety ostatnio pojawiły się wilki, więc trzeba będzie uważać. Jeszcze jedna mała rzecz. Pod niektórymi filmikami właśnie z The Long Dark będę dawał linki do jakichś fajnych stron na YouTubie, które właśnie są na temat survivalu, bushcraftu i takich ciekawych. Tak jak pod ostatnim filmikiem podałem jeden kanał. Dzisiaj już wiem, który podać następny. Dzisiaj go znalazłem, kanał się nazywa North Survival. Link podam pod filmikiem. Naprawdę powiem szczerze, wystarczyło mi 10 minut, parę filmików na tym kanale i naprawdę uważam, że kanał jest świetny. Gostek, który to prowadzi, naprawdę wie co mówi, widać, że lubi to co robi. Mimo iż nie okazuje za bardzo emocji, ale naprawdę genialne pomysły. Gościu przedstawia genialne pomysły na najróżniejsze patenty. Więc naprawdę warto spojrzeć. No dobrze, ale wracajmy do gry. Sandbox. Dobra, przeżyliśmy jeden dzień. Wchodzimy. Dobrze. Tak wygląda. Jesteśmy trochę głodni, jest nam ciepło, jesteśmy trochę spragnieni. Od ostatniego czasu mamy kawę, mamy herbatę, dwa batoniki, skondensowane mleko, które niedługo może nam się już zepsuć. I ma sporo kalorii. Mamy 4 litry wody, więc powinno spokojnie starczyć. Przypuszczam, że moglibyśmy się nawet teraz napić, póki jesteśmy przy kuchni. Super. Dobrze, właśnie. Tak jak ostatnio mówiłem na temat statystyk. O, właśnie. Czyli fajne właśnie znalazłem tutaj. Jak tutaj odnaleźć te statystyki. Aha, no nawet takie mamy. Czyli tu mamy nasze zapiski. Fajnie, mamy zdjęcie miejsca, w którym się znajdujemy. Naszą postać, poziom trudności naprawdę bardzo fajnie. No i mamy po pierwszym dniu, co odkryliśmy. Ile odkryliśmy świata, ile godzin byliśmy na nogach, ile przespaliśmy. No fajnie, fajne, naprawdę ciekawostki. Spaliśmy 3 ogniska, zepsuliśmy 7 rzeczy. Wolf Close Encounters. No, spróbujemy mieć ich jak najmniej. A tutaj widzę bardzo, bardzo, bardzo dokładnie wypisane wszystkie statystyki. Możemy zresetować sobie te statystyki. Aha, no dobra, czyli mamy takie statystyki, czyli nadal nie wiem, gdzie mogę sprawdzić moje statystyki typu, no właśnie, rozpalanie ogniska i innych takich detali. Ale dobrze, odkryłem, że fajnie pod jedynką możemy sobie zmieniać
Źródła światła. Bardzo fajne. Ciekawe, czy dałoby się to jakoś schować, czy będzie pod zero. Nie mamy żadnej broni. O, zjedliśmy. A nie, nie zjedliśmy, a wyrzuciliśmy, bo to jest... Trójka odpowiada za drop decoy, czyli wyrzucamy rzeczy, które mogą odwrócić uwagę drapieżników. No dobrze, ale weźmy na razie tą flarę. Odłóżmy. Mamy 4 godziny światła. Nie jest to może najlepszy moment. Kurczę, poróbmy to krzesło. Bo czasami, z tego co widziałem, czasami pod krzesłami można coś znaleźć. Aha. Mamy Tinder, bardzo dobrze. Dobra. Co to było? Żeby wilki? Dobra. Na razie to wszystko tu zostawimy. About... Oho! Ach, jestem głodny. Akurat nam się... godzinki, że tak powiem. O Jezu. Wciągnęła tego batona. Jesteśmy lekko głodni. No dobra. Wyjrzymy na dwór, bo nie wiemy, która godzina jest. Wow. Poczekajcie, jest mgliście. Może raczej chodzi o to, że zbliża się wieczór. Jesteśmy jeszcze głodni, ma mało kalorii, to jest problem. Postaram się, żeby te filmiki były trochę krótsze niż ostatni. Dobrze, wiecie co? Trzeba będzie coś zrobić z tym mlekiem, bo naprawdę... Dziwny dźwięk wydajemy, kiedy chodzimy. Dobra, nie, spróbujmy rozpalić ognisko. Kerosenu nie będę dodawał, bo po prostu mi szkoda. Dobra, spróbujemy rozpalić ognisko na patyczkach. Trzeba będzie oprawić przejście po tych łódeczkach. Podzielimy sobie to mleko. Wypijemy, bo nam brakuje trochę kalorii. No dawaj. No rozpala się, rozpala się. No, jest. Będzie? Jest, pięknie. Dobra, dorzućmy trochę drewienka. Super. Poczekajcie, troszkę sobie muzykę tutaj ściszę, ponieważ jest naprawdę głośno. Dobra, muzyka może nie zostanie. Bardziej tu chodzi o dźwięk. No nadal głośno, no ale... Cóż, dobrze. Aha, czyli wygląda na to, że nie mogę sobie podgrzać tego mleka. Chyba, że najpierw muszę je otworzyć. A, mogę je od razu zjeść. A, otworzymy otwieraczem. Otwieramy. I jemy. No to super. No i pięknie, kalorie nam tu poskakują. No kurczę, no trochę głupota, że zmarnowaliśmy to drewno. Ale no cóż, mamy jeszcze sporo. Najwyżej, jeżeli będzie, kiedy będziemy wracać, będzie już w miarę ciepło. Nie jesteśmy jakoś obciążeni bardzo. Ważne, że... Ciężkie te czapki o choroby. Dobra. Spakujemy tą czapkę. Tutaj. Naszego pudełka. Co jeszcze możemy wrzucić? No, bielizna nam się przyda. Materiały. Nie, lampka zostaje. Weźmiemy sobie te buty, wrzucimy tutaj, bo ważą sporo. Można sobie jakieś dodatkowe skarpetki, które możemy tu sobie wrzucić. Kamień nam się przyda, ponieważ nie wiadomo, jak siekierka będzie. O, jest siekierka. Dobra. Ciekawe, czy z takim lekkim właśnie obciążeniem. No, weźmiemy trochę drewna, bo to nigdy nie wiadomo.
zatem. Wyjrzyjmy teraz. Bo się ściemnia, mam nadzieję, że ten wilk nas tyłek nie ugryzie. Kurczę, mgła. Aha, dobra, czyli nie wiadomo ile... Wiem, że mieliśmy 4 godziny do... Oho. Czy teraz zostawiłem ten ślad? Wiem, że mieliśmy 4 godziny do... poranka. Aha, dobra, są tylnie drzwi. Na razie przejdziemy się tak. Patyczki, zbierzemy trochę patyczków. Aha, zostawiamy ślady. Będzie ją łamać? Nie, 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 na razie nie. Jezus. I teraz... Coś tu idzie. Gdzieś niedaleko jest wilk. Co tam się dzieje? No, powiem, że gra daje w nerw, ale... Wiecie co? Zrobimy inaczej. Zreiterujemy, ponieważ przy tej widoczności najprędzej możemy sobie guza nabić. Moglibyśmy tu odpocząć. Jest całkiem ciepło z powodu tego piecyka, co spaliliśmy na górze. Tego ziomka przydałoby się stąd wyekspediować, no ale cóż. Nie rzucimy przecież wilką. Niestety. Krzesło możemy i stół tylko porąbać. Poczekajcie, właśnie, może jeszcze coś znajdę. Mam tu śpiwór. Bedroll. Nie będę go brać, ponieważ bardzo nie jest nam jeszcze potrzebne. Przydałaby się jakaś broń, tylko że właśnie spójrzmy na nasz warsztat. Może uda nam się... Może coś tu znajdziemy ciekawszego. Możemy zrobić pochodnie. Co nie byłoby wcale głupim pomysłem. Zróbmy jedno, na wszelki wypadek. Dobrze. O, zrobiliśmy dwie. No to nieźle. Snare. Dlaczego był snare? Use to capture small game. Czyli jakaś pułapka przynęta. Dobra. Haczyków nie zrobimy. Rękawiczki. Gacie. Łaź. Z niedźwiedziej skóry. No tak, potrzebujemy flaków, potrzebujemy maple, czyli potrzebujemy klonu. Ostatnio co widziałem, to nie był maple, tylko to był cedr. Już kłopoty. Arrow shaft, aha. Dobrze, zrobić arrow, tylko jak zrobić arrowhead i crowfeather? Czyli musielibyśmy złapać prawdopodobnie kruka i musielibyśmy złapać... Co złapać? Arrowhead. Musielibyśmy znaleźć, jak to wyprodukować. Kurczę, no. I mamy teraz zagwozdkę, ponieważ jest późno, to wiem na pewno. Tylko, że nie wiadomo jak jest późno, ponieważ jest zasłonięty widok. Dobra, prześpijmy się 4 godziny. Mhm. No tak, czyli tak jak podejrzewałem, już była noc. Spróbujemy coś wykombinować. No. Oczywiście... O, przydałoby się wypełnić trochę tę lampkę naszą. Ciemno trochę. Ale poczekajcie, mamy... Dobra, mimo wszystko... Możemy dopełnić... Wiem, że zużyjemy na to wszystko, ale... Może się naprawdę przydać. Może będziemy używać pochodni. A simple torch, a same kind that dispel the darkness from thousands of years. Might even keep the wolves at bay. O! A to by się naprawdę przydało. I możemy rzucić. Poczekajcie, bo... Zapalmy lampkę, bo nie wiem gdzie jestem. Aha, dobra, jestem tutaj. Dobra, spróbujmy się przejść nocą. Te hałasy. Dobra.
to zrobimy tak. Włączmy. Aha, dobra, widzimy. Zobaczymy, jeżeli się pojawili. Dobra, wilków to nie widzę, ale... Spróbujemy zapalić pochodnie. Dobra, zapalmy zapałką. Już coś tu idzie. Bon! Paszą! Panie, to wielki zrobione. Już! Niestety. Daj się pogryźć. Bon! Potrzebujemy broni, definitywnie potrzebujemy broni, jak wyglądamy. Dostaliśmy w kolano. Tracimy krew. Czyli przydadzą nam się bandaże. Dobra, pierwsze spotkanie z wilkiem. No i teraz przyda nam się zdezynfekować to dziadostwo. Dobra. Ale jakoś się trzymamy. Jak najlepiej. Dobra, ale musimy iść. Ale skurczybyk nie powróci. Ciekawe, czy jakbym rzucił w niego pochodnią, to by lepiej zadziałał. Czy tam jest następny wilk? Tak, to jest następny wilk. Mieliśmy nie biegać. Bo on poszedł stąd. Dobra, nie ryzykujemy kolejnego spotkania, bo możemy go nie przeżyć. Tak. Jedna rzecz. Przydałby się... Naprawdę... Live Camp Office. Nie, dobra, po ciemku to spróbujmy znaleźć ten piecyk, co tutaj był. Kurczę, no. Zobaczmy. Tu się nie przejdzie, tam się nie przejdzie. Dobra, tu jest radio. Więc możemy przejść. No. Niestety, tak to możemy błądzić. Zapalmy sobie latarenkę. Dobra. Aha, jesteśmy tutaj. Dobra. Przejdźmy się na górę. Odpocznijmy trochę, bo to nam się przyda. Dobra. Zgaśmy lampkę. Łóżko. Jest. Dobra, zebraliśmy trochę patyczków. Spróbujmy... Mam tylko trzy patyki? No niestety. Dobra, zostały mi cztery zapałki. Dobra, nie, nie. Zrobimy tak. Nie rozpalamy. Jesteśmy głodni i spragnieni, czyli tak. Łykniemy se. Dobra. Coś by się przydało... O, zimne. No przydałoby się to podgrzać. No to poratujemy się batonikiem. 500 kalorii. Ale blaska. Dobra. Czyli nieźle. Mimo wszystko tak. Jesteśmy... Zbyt małe pikusie, żeby dać sobie radę z wilkiem po nocy, więc próbujmy sobie odpocząć wystarczająco tyle, żeby się po prostu zrobił ranek i spróbujemy. Dobra. Jak nasz stan? Spoko, jesteśmy tylko trochę głodni i wycieńczeni. Dobrze, to była pierwsza walka z wilkiem. Zastępujemy tutaj na razie. Pierwszy kontakt z dziką naturą mamy już za sobą. No i co? Wiem, że dużo nam się nie udało zrobić, po prostu noc nas została. No ale spróbujemy coś zrobić w następnym odcinku, ponieważ to nie było złe.
Możliwe, że po prostu przedłużę odcinki. Następny odcinek może będzie trochę dłuższy. No dobra. W takim razie widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!